ekspozycja jest fenomenem na skalę ogólnopolską, pozwolę sobie powiedzieć więcej, na skalę środkowoeuropejską co najmniej. I rzeczywiście te 15 lat bardzo wiele pięknych kart, prawda, przyniosło 200-letnim dziejom tego muzeum, bo to też trzeba podkreślić. Właściwie teraz to są obchody, prawda, 200-lecia tej instytucji kultury. I rzeczywiście to, co chcielibyśmy też podkreślić, a jednocześnie podsumować, to jest istnienie tej kolekcji wśród wszystkich innych kolekcji publicznych i prywatnych w kraju i również za granicą. Jest to niewątpliwie kolekcja międzynarodowa w swoim założeniu. Oczywiście chodzi o podkreślenie polskich osiągnięć kulturowych doby 20-lecia międzywojennego, natomiast to wszystko dzieje się w takim sprzężeniu internacjonalnym i zwrócą Państwo uwagę od pierwszej sekcji tej wystawy do ostatniej niemalże, jak wchodzą ze sobą w dyskurs, właśnie miła koleżanka użyła tego słowa, różne artefakty, różne pomysły, projekty, realizacje, formy i można powiedzieć barwy zarazem. Rzeczywiście ranga tej kolekcji wiąże się z obiektami polskimi, czechosłowackimi, francuskimi, niemieckimi i innymi, w tym amerykańskimi. I jeszcze do tego trzeba powiedzieć oczywiście o tym, jak ona się prezentuje holistycznie, jeśli chodzi o połączenie tak zwanej sztuki wysokoelitarnej, tej w ramach wystawiennictwa prezentowanej wówczas i dziś. Mówiliśmy również o antykwariatach różnych, o salonach sztuki i prawda, jak to wszystko się tutaj zaczyna łączyć, zaczyna poszerzać i spływać właściwie do życia codziennego, do elementów tego życia, których na co dzień nie dostrzegamy albo po prostu uważamy je za zupełnie zwyczajne. I one nagle, post factum niejako, stają się dobrami kultury i lądują, prawda, na wystawę, lądują wcześniej do zbiorów jako obiekty, które chcemy obecnie podziwiać.